Przejdźmy teraz do komiksu z wydawnictwa komiksowego Mute On Off. Mute, ale nie ten mute od pszczółek, tylko mute, czyli że coś jest nieme. Jest to antologia, zbiór komiksów, które narysował Skrobol. Sebastian Skrobol. Dlaczego narysował? No, ponieważ on tworzył do scenariuszy m.in. Denisa Wojdy oraz do Sztybora. To jest antologia, zbiór komiksów, które były normalnie rozsiane, że tak powiem, po różnych konkursach, różnych antologiach i w końcu padł pomysł, żeby zebrać to wszystko razem, co zamę do kupy. I to jest bardzo fajny pomysł, ponieważ komiksy Skrobola zazwyczaj zdobywały jakieś wyróżnienia, tudzież nagrody, wyróżniały się w ten pozytywny sposób w różnych konkursach na komiks, na krótką formę komiksową, tak w zasadzie. Co więcej, Sebastian Skrobol również jest, dostał, jak to można powiedzieć, dostał stypendium gildii, otrzymał, jest laureatem, no otrzymał drugie stypendium gildii. No i właśnie też stworzył pierwszy komiks wydany przez wydawnictwo komiksowe, znaczy swój komiks wydany u, pierwszy swój u w wydawnictwie komiksowym. Teraz mamy powtórkę, czy powtórkę, mamy powrót do twórczości właśnie tego komiksiarza. Tym razem antologia wielu różnych właśnie komiksów, które tam w zasadzie można teraz zobaczyć, przechodząc przez właśnie oś czasu, przechodząc przez twórczość tego artysty, można zobaczyć pewne tendencje, że tak jak nie mam niestety czasu, żeby rozwodzić się nad każdą przygodą, każdą historią po kolei, aczkolwiek można zauważyć pewne tendencje i tematyka jest związana tutaj właśnie z pewnym mistycyzmem, z jakąś taką magią, z rzeczami nadprzyrodzonymi. Co ważne, każdy tutaj, no ze śmiercią, przede wszystkim ze śmiercią, kurka, wolno, jakbym mógł o tym tego nie wymienić, że one są mroczne, no to jest właśnie bardzo ważna, istotna cecha. One są mroczne, chociaż są bardzo kolorowe. W każdym razie, każda z tych historii ma coś w sobie. To jest niesamowite. Ma coś w sobie na zasadzie, że ma jakiś taki twist fabularny, jakieś takie, wiecie, niespodziewane zakończenie, albo w jakiś tam sposób wzrusza, że każda z tych historii ma jakiś pomysł. I te pomysły są nietuzinkowe, wiecie, bo jest różnica między na przykład takim zleceniem. Okej, masz tydzień, napisz szybko 6 historii. No to wiadomo, że te historie będą na różnym poziomie, ale kiedy jest na przykład jakiś okres czasu i ktoś z okazji jakiegoś konkursu albo z innej właśnie okoliczności tworzy jakiś, jakąś historię, no to zazwyczaj stara się przemyśleć, wybrać tylko z tych pomysłów tych najlepszych i przelać go na papier, więc macie tutaj gwarancję, że każda z tych historii coś w sobie ma i coś w sobie ma naprawdę takiego przyzwoitego, naprawdę takie porządnego. Mute, ponieważ mutem, tak to czytając dosłownie po polsku tę angielską nazwę, no to jest właśnie taki coś niemego i tak faktycznie dominują tutaj komiksy nieme. Czym są komiksy nieme? Komiksy nieme, jak podejrzewacie, to są komiksy, które nie posiadają słów. Aczkolwiek mogą posiadać, że tak się utarło, moim zdaniem troszeczkę błędnie, ale bohaterowie mogą wypowiadać kwestie, w sensie mogą mieć dymki, w których są jakieś symbole. Te symbole oczywiście będą w tym momencie no, symbolizować jakieś emocje, jakąś czynność. No, ja tutaj się trochę czepię do tej definicji, że komiks niemy, ponieważ wiecie, komiks nie ma, jednak oni mówią, bo dymek to jest według definicji Eisnera, no to jest środek artystyczny, który symbolizuje wypowiedź bohatera, więc niezależnie, czy my tam zrobimy jakiś znak graficzny, czy znak, no nie wiem, interpunkcyjny, no to w tym momencie to wciąż jest wypowiedź, a wypowiedź nie jest niema. Ale dobra, pomijmy definicję, mamy tutaj komiksy nieme. Otarło się, że są to komiksy nieme, dobrze, będę powtarzał, że są to komiksy nieme. Z komiksami niemymi jest jakby ten problem, ponieważ bardzo szybko się je czyta i wbrew pozorom się ich nie docenia. Jest parę takich komiksów niemych, Kong the King na przykład omawiałem jakiś czas temu z wydawnictwa Team of Comics. Bardzo fajny komiks, ale na przykład jestem pewien, że znajdą się tacy malkontenci, którzy będą snuć, że kupiłem komiks za parę dziesiąt złotych i ten komiks przeczytałem w 5 minut. To się nie opyla, to i lepiej kupić jakieś mangi. W tych mangach to jest tyle tekstu, to za dwa, ten, za paręnaście złotych to ja będę miał 5 godzin czytania. To się opyla. A w ogóle to książki lepiej, gdzie
nie ma obrazku. No nie, no nie ma, no czegoś takiego nie ma, wiecie, no jest, no można sobie tak narzekać, ale to nie tędy droga, no komiksy nie ma, no to jest właśnie, no szybko się czyta, bo nie ma tekstu, więc po prostu płyniemy tym wzrokiem, przeskakujemy po tych obrazkach, po tych kadrach i chłaniemy tę treść. No ale no to nie ulega wątpliwości, że cały czas, wiecie, no setki rysunków, nie, więc no to jest też papier, no kolor i tak dalej, więc no nie można tego przekładać, wiecie, cena za ilość czasu, jaką potrzeba na przeczytanie danej książki czy komiksu. Inna sprawa, która jest związana z komiksami niemymi, to to, że nie każdy będzie potrafił je tworzyć. Dlaczego? Ponieważ nie jest łatwo opowiedzieć jakąś historię, nie używając żadnego słowa, używając tylko obrazu. To się może wydawać proste, z pozoru. Aczkolwiek, no, jestem przekonany, jestem pewien, że nie każdemu by to by wyszło. Są inne przykłady, na przykład twórczość Marka Turka, Nest, Bajobongo między innymi. Są to komiksy nieme. Mamy Bez komentarza z wydawnictwa Kultury Gniewu. Mamy twórczość Tomasa Otta, gdzie również nie ma tekstu. I no, są to przykłady na bardzo dobre komiksy, więc no, aczkolwiek musicie mi uwierzyć na słowo, że ostatecznie nie jest łatwo bez żadnego słowa na migi, niczym w kalamburach, przedstawić jakąś historię. W dodatku, żeby ta historia była poruszająca, żeby miała jakiś przekaz, albo nie daj Boże, żeby miała jeszcze twist fabularny na końcu, w zakończeniu. Niespodziewany twist fabularny, to jest dopiero sztuka. No i albumie Miód mamy dowody, mamy przykłady właśnie na tego typu historie. Fajny motyw kolekcjonerski dla wszystkich miłośników komiksu polskiego, ponieważ tak wspomniałem, twórczość Skrobola była rozbita po różnych antologiach, po różnych stronach. W końcu mamy taki zbiorek, gdzie jest wszystko zebrane w jednym miejscu, więc w tym momencie dla takich miłośników komiksu polskiego, którzy cenią sobie twórczość naszych rodaków, no to jest na pewno must have. Także jeśli was zaintrygowałem, to przypominam tytuł Miód po angielsku, czyli miód, czyli nie honej, nie miód, tylko właśnie, że ktoś jest niemy. Z wydawnictwa komiksowego.